Strażacy, choć z ogromnym poświęceniem wykonują swoje obowiązki ratując zdrowie, życie i dobytki Polaków, mają szereg problemów, które doskwierają im na co dzień. Od kilku dni trwała godna, ale zauważalna akcja protestacyjna, która ma poprawić nie tylko byt, ale i inne warunki pracy tej służby. Wśród postulatów jest oczekiwanie podwyżki wynagrodzeń, które zdaniem strażaków powinno sięgnąć około 20%. Prócz tego służba ciesząca się najwyższym zaufaniem Polaków oczekuje urealnienia budżetów komend w zakresie wydatków rzeczowych. Kolejne postulaty to zwiększenie liczby etatów w komendach PSP. Żądanie wynika z ciągłego wzrostu zadań realizowanych przez tę służbę. Strażacy od dawna dostrzegają też tzw. spłaszczenie siatki płac dotyczy to zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych, uważają związkowcy. Strażackie postulaty, jak widać więc dotyczą nie tylko jednej grupy zawodowej, tej, którą najbardziej znamy i dostrzegamy podczas pracy likwidacji zagrożeń lub ratowaniu nie tylko ludzkich istnień. Strażacy chcą też urealnienia wypłacanych im świadczeń socjalnych oraz zaliczenia im do emerytury dodatkowej należności, jaką uzyskują z biegiem lat sprawując swoją służbę. Dzisiaj minimalne wynagrodzenie strażaka jest zaskakująco niskie, to zaledwie 3700 zł brutto. Funkcjonariusze spełniający dwa warunki wyższe wykształcenie i posada podoficerska lub oficerska oczywiście mają wyższe pensje, ale dołączenie do któregoś z tych dwóch korpusów wymaga lat ciężkiej służby. Sam dyplom wyższej uczelni nie odzwierciedla się w strażackiej pensji wcale. Suwalscy strażacy przystąpili do ogólnopolskiej akcji, ale podobnie jak ich koledzy z reszty kraju, gdy pojawia się taka potrzeba, ruszają z pomocą bez chwili zwłoki.